Szanowna Pani Profesor, Szanowni Państwo, na wstępie pragnę Państwa przeprosić za pełen gwałtu i agresji tytuł mojego wystąpienia. Składam to na karb zachowań obcego ciała, które w nowym dla siebie środowisku, gwoli zaznaczenia swojej obecności, wykazuje się, jak w moim przypadku, nie zawsze racjonalną asertywnością. Rola naturszczyka, młodszym przypomnę, że to taki neologizm stworzony w Rosji Radzieckiej dla aktorów, którzy nie ukończyli szkół teatralnych lub filmowych. Że ta rola naturszczyka powinna raczej kojarzyć się z pokorą i spolegliwością. Poza homonowóz jest jednak o tyle wygodna i poniekąd bezpieczna, że tworzy w relacji do niej pewien dystans, jeśli tak określać tolerancję i wyrozumiałość ze strony korporacji fachowców. Nie ukrywam zatem, że liczę na zrozumienie dla moich domorosłych dywagacji, które zasługują na upublicznienie z tego tylko powodu, że rodziły się jakby nie było w akademickim anturażu. Podstawowy wymiar mojej alternatywności został bowiem wykreowany w uniwersyteckich bibliotekach, w których na każdym kroku spotyka się miriady pomników powszechnie akceptowanej poprawności, uznanej, szacownej klasyki, pełnej, wyrażanej niekiedy expressis verbis, rudymentów, reguł, pakietu propozycji z natury tych nie do odrzucenia, swego rodzaju historiograficznej racji stanu czy dziejopisarskiej savoir vivre. Używam tego tu daleko idącego skrótu i proszę o wyobrażenie sobie obecności w rozległym przypisie towarzyszącym tej intelektualnej abrewiacji niejednej syntezy dziejów historiografii i licznych podręczników z zakresu warsztatu pracy historyka. Z masy nakazów i wiedzy w nich zawartej akceptuję jedynie, co innym także przychodzi z ogromną łatwością, wymóg dążenia w rzetelnych, obiektywnych badaniach przeszłości do przedstawiania równie obiektywnej prawdy. Trochę z tą powinnością, tak jak z wieloma przysięgami na wierność, te też bywają konstruowane tak, że nie bardzo wiadomo na co, komu i na jakich warunkach się przysięga. Oczywiście nieco ironizuję, ale rzetelność istotnie jest dla mnie prymarnym nakazem i jednocześnie świadomym obowiązkiem. Forma, treści, meritum i po części cele historycznej refleksji nie mieszczą się już jednak w moich prywatnych, kanonicznych ramach uprawiania gatunku. To w oparciu o to wykluczenie, w opozycji wobec zastanych, a mocno spetryfikowanych reguł ciągle uwierających naukę historyczną, budowałem poniekąd własną wizję historii alternatywnej. Każdą z prywatnych ucieczek czy buntu, który absolutnie nie wymagał daleko idącego heroizmu, przeciw kanonom i konwencji narzucającym historykowi dość arbitralnie powagę formy, dostojeństwo narracji, godność treści, szacunek dla sprawdzonych metod, majestatu autorytetów, niewzruszoności ich osiągnięć, etc. prywatnie traktowałem lat już temu bez mała 30 właśnie jako rodzaj alternatywy. W sumie tę enigmatyczną siłę, przedmiot mojego protestu, traktuję jako syntezę środowiskowych poprawności, tradycji i nieco irracjonalnej wiary w potęgę i etos dyscypliny. Ignorancja nocet, bo przecież już wówczas nazwa okazała się zastrzeżoną w na tyle poważny sposób, że pole przez nią wydzielone i efektywnie uprawiane stało się już poważnym dyskursem, w ramach którego nie było miejsca dla moich alternatyw. Poczułem się jak ktoś, kto próbował zawłaszczyć, wyrugować, rabować i co gorsze wysoce sofistyczne historie alternatywne sposponował i zdegradował. W zrazu spontanicznym odruchu asertywności począłem rozpoznawać konkurencję z nadzieją znalezienia w historiach alternatywnych, niekonwencjonalnych, myśleniu kontrfaktycznym, historiach niebyłych i dziejach przyszłości jakiejś dla swoich alternatyw niszy. Nic z tego, totalny monopol. Jedynym ratunkiem pozostała właściwie etymologia, łaskawa dla mnie, zwłaszcza wobec semiotycznej rozciągliwości przymiotników alternatywny i niekonwencjonalny. Wsparł mnie także ludowej proweniencji sylogizm. Jaka historia, takie wobec niej alternatywy. Jakie w niej konwencje i tabu, takie ich przełamywanie. Żeby nie pozostawać tylko rystukalnym Machiavellim, dodam również, że opoką historii alternatywnych, kontraktualnych wydaje się, jeśli pozwolić sobie na jakiś rodzaj uogólnienia, głównie wstrzemięźliwość czy protest przeciw historycznemu determinizmowi, alternatywa wobec niego. Zakładać zatem można, że tak pojmowana alternatywność wydaje się zasadniczo jednowymiarowa, co nie oznacza, że staje się ona przy tym uboga, nieefektywna i bezbarwna. W sferze poznawczej sprowadza się natomiast głównie do niezwykle istotnego, ale przecie nie jedynego przedmiotu badań historycznych – rozpoznania sytuacji wyboru.
Kończę powoli ten memuar naukowca, bo przecież droga do końcowej refleksji prowadząca to ledwie ścieżynka, a raczej boczny tor w badaniach antykiem jednak zdominowanych. Pewnie ta ostatnia uwaga powinna jednak doczekać się pogłębionej refleksji, bo studia nad starymi Grekami i Rzymianami mają swoją zdeterminowaną jakością i ilością źródeł specyfikę. Niekiedy to stąpanie po grząskim gruncie i imanie się do prawdy wszelkich sposobów pracy z wątłą materią źródłową, z nadzieją tylko, że uda się dokonać choćby hipotetycznych ustaleń. Nie sposób w naukowych po antyku peregrynacjach chodzić totalnie dziewiczymi szlakami, a kategoria nowości pojawia się na horyzoncie, jeśli wdzięcznym sputnikiem badania stają się metody i metodologie. To ja czytuję Cycerona dla wydobycia z niego oryginalnej, świeżej, nowej rzeczywistości, a czynię to w sposób generalnie przypominający analizę dzieł Tatarkiewicza czy Kotarbińskiego w poszukiwaniu istotnych uwag na temat polskiej motoryzacji. To tylko ilustracja specyficznej głównie dla antyku relacji historyk-świadectwo. Naturalna w badaniach nad tą epoką nieadekwatność charakteru źródła do przedmiotu dociekań to swego rodzaju chleb powszedni. Prowokacyjnie zapytam, czy w odniesieniu do innych epok historycznych, znakomicie lepiej uposażonych źródłowo, świadome praktykowanie nieadekwatności źródeł ma sens? Czy rozszerza poznanie, czy jest tylko intelektualną grą, w rezultacie której pojawia się co najwyżej potwierdzenie słuszności wniosków badawczych osiąganych drogą analizy źródeł prymarnych z punktu widzenia badanego przedmiotu? Innymi słowy, czy książka telefoniczna może, czy powinna być ważnym i wartym wykorzystania źródłem dla badań nad sportem II Rzeczypospolitej? Czy, i tu mogę głos zawiesić, licząc na Państwa inwencję i pomysłowość. Niechby ten przykład stanowił nie tylko jakąś tej nieadekwatności, jakąś legitymację dla mojej tutaj obecności, ale też był awansem przedstawioną bynajmniej nie tylko słabkową wizją alternatywy wobec alternatywy. Nie jest ona wysoce sofistyczna, nie wspiera jej filozofia, idea interdyscyplinarności, masa wszelakich ości, izmów i acji. Wobec wyzwań i skali nowoczesności kryjących się za tymi neologizmami, moja alternatywność, alternatywność praktykującego historyka, którego życie zawodowe, co istotne, tkwi w dwóch różnych epokach rozwoju uprawianej dyscypliny, jest ledwie efektem wietrzenia, takiego subtelnego faceliftingu. Skromnym punktem odniesienia dla niej staje się klasyka historiografii, nauka historyczna z jej ciągle powszechnie akceptowanymi kanonami i konwencjami. Nauka, która bada, nie popularyzuje i edukuje jak living history, ruch odtwórstwa historycznego, historia stosowana itd. Doprawdy istnej ferii bogactwa współczesnej oferty określanej mianem historii trudno znaleźć jakiś konstans w charakterze model, klasyczny wzorzec Sevr i z jego pomocą jasno wyłożyć kierunki moich apostazji. W opartej na dychotomii alternatywie udaje się relatywnie łatwo pokazać zasadniczą parę wykluczeń opozycji mieszczonej w obrębie nauki historycznej. Oto zła historiografia powinna być zawsze tylko alternatywą dla tej dobrej i rzetelnej. Nie zamierzam egzemplifikować tej podstawowej dywersyfikacji, bo chyba każdy z Państwa, abstrahując od wykorzystanych ad hoc kryteriów, w kanonie swoich lektur łatwo odnalazł teksty wołające o pomstę do nieba, takie alternatywy wobec rzetelnej historiografii. Jak widzicie Państwo, prowokuję i wywołuję interakcję. Nie wiem, czy mi się to uda, bo czasu jest zwykle bardzo niewiele. W swoich rozważaniach ograniczam się, co z logiki moich słów wynika, jedynie do tej dobrej, badającej i dociekającej, bo w tej przestrzeni poszukuję wietrzących furtek i uchylonych drzwi. Nie tworzę zatem manifestu o wolności uprawiania historii wedle zasady jak chceta, to rób ta jak chceta. Jestem raczej zwolennikiem hasła historia dla wszystkich rzetelnych historyków i każdego bez wyboru konsumenta, raczej czytelnika. W mojej wizji historii alternatywnych nie ma zatem niczego odkrywczego, poza nieco banalnym zwróceniem uwagi na rozciągliwość pojęcia.
Trywialności tej opinii postaram się zadać kłam na końcu swojego wystąpienia. Szerokość pojmowania przymiotnika alternatywny może już w tej chwili prowokować u Państwa multiplikowanie możliwości jego wykorzystania, jeśli założyć, że chyba w powszechnych skojarzeniach z klasyką historiografii, nauką historyczną, mechanicznie pojawiają się oprawne, skórą opasłe wielotomowe dzieła traktujące o przyczynkach do dziejów społeczno-polityczno-gospodarczych, wyłożone poprawną literacką polszczyzną, zakładające docieranie do prawd obiektywnych, spolegliwe raczej wobec tak zwanego stanu badań, napisane z zachowaniem wszelkich arkanów wiedzy natury warsztatowej, obdarzone walorami czysto poznawczymi i zakładające na ogół jedynie wiarę w tukidydesowe przesłanie o utylitarnych pożytkach z wiedzy o przeszłości płynących. Uprzedzę Państwa myśli, bo to zdanie poprzednie takiej cyceronowskiej natury było, i pokrótce zaprezentuję alternatywy wobec powyższego kanonu. Wariacje co do formy nośnika stanowić mogą w zasadzie przegląd wszelkich znanych materiałów pisarskich z ostrakonami i korą brzozową włącznie. Nihil novi. Jeśli ktokolwiek w oryginalności formy zewnętrznej dostrzegałby walor natury marketingowej, to jego ryzyko, choć pewnie teoretycznie ciekawym przedsięwzięciem byłoby, czy mogłoby być, uczynienie nośnika adekwatnym do epoki, o której rzecz traktuje. Skoro dziejopisarstwo jest literaturą, to kwestie języka wykładu wydają się kwestią bardziej poważną. W poszukiwaniu alternatywy dla kanonu poprawnej literackiej polszczyzny można zapuścić się doprawdy na odległe oceany. Jedynym ograniczeniem wydaje się komunikatywność. Kwintesencją tak pojmowanej alternatywności niech będzie naukowa proza historyczna Karola Zbyszewskiego. Rozważać można zatem wykorzystanie rozmaitej natury slangów, argotów, gwarz, żargonów, dokonywanie archaizacji, modelowania a la SMS. Prawda, ścierpieć może nawet język skatologiczny, jeśli tylko bogactwo wulgaryzmów zapewnia możliwość oddania poważnych treści i terminów. Entuzjastów powyższych rozwiązań studzić powinna jednak dynamika przemian zachodzących w sferze języka, która czynić może taką oryginalną narrację komunikacyjną efemerydą. Mimo wszystko chętnie sięgnąłbym do historii więziennictwa PRL, napisanej Grypserą z epoki jako kazusów wspomnianych adekwatności. Można do nich dążyć, korzystając rozważnie z bogactwa rozmaitych gatunków i form literackich, konceptu baśni, legendy, reportażu, pamiętnika, przypowieści, ballady, korzystać ze specyfiki politycznego expose, katechezy, wojskowego rozkazu, etc. Można wreszcie, tylko po co? W poszukiwaniu argumentów na tak pojawiać się mogą motywy marketingowe, łatwiejsze przy konkretnym wyborze formy, definiowanie adresata. O adekwatności formy wobec meritum powiedzieć jednak można, że stanowi ona swego rodzaju efekt dodany. Proszę tylko o krótką refleksję na temat potencjalnych oszczędności w klasycznej narracji uzyskanej dzięki takiej stosowności. W pewnych okolicznościach ta odpowiedniość może być niemal całkowita, zwłaszcza przy krótkich formach wypowiedzi historycznej. Odwołam się tu do praktyki prowadzonych przez siebie zajęć. Historię krawata udało się pomieścić na krawacie, kapelusza na kapeluszu, skarpety na skarpecie, a syntezą dziejów ubioru stał się historyczny wieszak. Jeśli tylko ten rodzaj ekstrawagancji nie ociera się o śmieszność, wyobraźnia łatwo podsuwa przykłady, to w pewnych okolicznościach niechybnie warto próbować. Nie chodzi tu wyłącznie o to, aby w dyskoncie odzieżowym oferowanemu produktowi towarzyszyła poza klasyczną, taka metka historyczna. Mniej istotne wydaje się też docieranie z rzetelną wiedzą pod strzechy. Wartość zasadnicza zdaje się tkwić w czymś zupełnie innym. Clue podobnych przedsięwzięć to krzewienie kultu syntetycznego myślenia, co stanowić może antidotum na wspomniane wyżej opasłe tomy. Roztropna synteza jest znakomitą drogą do kontekstualizacji i konceptualizacji. Synteza, takie intelektualne résumé, jeśli jest również doskonałą ucieczką od ciągle trapiącego historiografię przyczynkarstwa. Nie mam tu oczywiście na myśli miriad historii w pigułce, do których mieć wypada całą litanię zarzutów. Synteza i bezwiedny skrót nie są przecież siostrami syjamskimi. Osobiście pojmuję syntezę jako rodzaj historycznego aforyzmu, mądrości o dużej sile osmozy, która jednocześnie intelektualnie prowokuje. Trudno wobec tego znaleźć argumenty przeciw pisaniu najkrótszych, strasznych historii, że przypomnę ogromny sukces tej serii.
Zostawiam inne kazusy moich apostazji. Zamierzałem mówić o takim pomyśle na wieloautorskość, jakąś ucieczkę przed zarzutem subiektywizmu. Próbowałem ze studentami na ćwiczeniach wspólnego pisania tekstu. Niewiele z tego wyszło i być może, kiedy udoskonalę zestaw pytań, który towarzyszy takim próbom, będę bardziej odważny w prezentowaniu efektów. Z pełną świadomością celu w dalszych etapach pokazywania moich relacji do wspomnianych wyżej kanonów historiografii odkryję karty i deskrypcję sprowadzę do nieco publicystycznej refleksji nad kondycją polskiego dziejopisarstwa. In gremio miewa ono ciągle spore kłopoty z oryginalnością przedmiotu badań. Pomijam prace w istocie antykwaryczne, pozbawione pytania o zasadność badań, stanowiące na ogół popis autorskiej erudycji. Często sporą spolegliwością wobec społeczno-polityczno-ekonomicznego kanonu ukrywa się jedynie pod oryginalnymi tytułami. Złudnym ratunkiem wydaje się ucieczka do lub tkwienie w przyczynkarstwie. Zgodność ciekawych tytułów i meritum opakowania i zawartości pojawia się w większości niestety w pracach na język polski tłumaczonych. Trapi nas miałka asertywność ocen, choroba fetyszyzowania stanu badań, który miast inspirować, ogranicza i ubezwłasnowalnia. Wymogi warsztatowe przytłaczają do tego stopnia, że choćby liczba wszelakich przywołań zabija autorskość wielu publikacji. W narracji świadomie rezygnujemy z pierwszej osoby. Ja bywa ledwie słyszalnym dyszkantem. Interdyscyplinarność, jak sądzić, miewa na ogół tylko deklaratywny wymiar. Dalsza diagnoza i egzemplifikacja przejawów funkcjonowania raczej zardzewiałej polskiej historiografii nie ma sensu o tyle, że w oparciu o powyższe obserwacje można już pokusić się o pewien wniosek. Jeśli akademicka historiografia nie otworzy się na wcale nie tylko moją alternatywność, to czeka nas najpewniej długa era wyłącznej, atrakcyjnej i spektakularnej popularyzacji historii. Zdaje się ona wdzierać w każdą bodaj niszę w przestrzeni wyżej wykazanych zaniechań, tych moich alternatywności. Dynamizm zjawiska już teraz wydaje się tak ogromny, że opisać go może przytoczona już formuła uprawiania historii. Jak chce ta, to rób ta, co chce ta. Nie operuję w tej chwili myśleniem korporacyjnym, daleki jestem od tego, a przywołuję umykający, raczej niepodlegający dyskusji rudyment, rzetelność, uczciwość i pewnie też bezinteresowność. Patrząc na zjawisko nie z perspektywy swego rodzaju społecznej historii, ruchu historycznego, na takie określenie pozwala jego skala. Co o akademickiej historii powiedzieć można, że w wielu dokonaniach uczeń przerasta mistrza. W konsekwencji rodzić się musi fundamentalne pytanie o potrzebę uprawiania uniwersyteckiej dyscypliny. Ratunkiem nie wydaje się konkurowanie badaczy z domami kultury. Dzięki, Piotrze, podsunąłeś mi tę myśl. A raczej dbałość o tożsamość, pielęgnowanie tej akademickiej identity historiografii. Relacje między światem profesjonałów a społeczną historią powinny opierać się na interakcji, w której rolę inspirującą, niekontrolną, funkcję intelektualnego zaczynu wiązać jednak należy z akademikami. Dlaczego podnoszę te ogólnej natury kwestie w kontekście historii alternatywnych, tych z prawdziwego zdarzenia? Wydaje mi się, że przeskok nie do końca przygotowanej na nowoczesność i otwartość akademickiej historii w przestrzeń alternatywności może się okazać nieco niebezpieczny zarówno dla niej samej, jak i dla kontrhistorii. Może to być akt przypominający wyczyn Ikara próbującego zerwać się do lotu ze skrzydłami, które wymagają pierwej generalnego remontu. Kończąc metafory, wyjdę od obserwacji wyniesionej z zajęć ze studentami. Nie ulega wątpliwości, że z ogromną ochotą czytują oni klasykę alternatywy, co jest chyba jakąś naturalną reakcją na opisaną wyżej kondycję historiografii. Zauważają, choć raczej bezrefleksyjnie, że gatunkiem in gremio nie parają się akademicy historycy. Jeśli celem wspomnianych zajęć miałaby być relacja z przeczytanych lektur lub deskrypcja także własnych pomysłów na pytania what if, sukces dydaktyczny wydaje się gwarantowany. Nie było też kłopotów z teoretycznym uzasadnieniem potrzeby stawiania tych pytań. Clue zajęć powinny stanowić jednak własne próby pisarskie w zakresie poszukiwania historycznych alternatyw, wyjaśniania owej sytuacji wyboru. Na tym etapie problemy poczęły się mnożyć.
Szybko okazało się oczywistym, że nie wszyscy historycy mogą uprawiać historie alternatywne. Nie każdy jest, a już z pewnością nie musi być Marcinem Wolskim. Wydaje się, że nie tylko nie musi, ale i nie powinien. W tym momencie bowiem pojawiły się roztropne uwagi. Przypominam, chodzi o tę refleksję zajęć, że wnioski osiągane za pomocą włączania kontrfaktycznego myślenia uzyskiwać można także tradycyjnymi metodami, że wobec tego ma ono charakter pomocniczy, że raczej wspiera, że tylko pomaga, że wreszcie nie decyduje i nie rozstrzyga. Dużo w tym racji, zwłaszcza iż opinią tym towarzyszyły refleksje nad głębią naukowości tej metody, dziwnej, a przynajmniej niestandardowej dla historyka roli w kreowaniu rzeczywistości historycznej. Padały też słowa o dokonywanej nie tyle nadinterpretacji, co już manipulacji, zwykłej prowokacji, uproszczeń itd. Na swój prywatny użytek tę, jakby nie było, wstrzemięźliwość wyjaśniam, bijąc się jednocześnie mocno w piersi, że adepci sztuki historycznej uprawianej w uniwersytetach, tej skostniałej i zardzewiałej, zareagowali w sposób podobny jak niemal całe środowisko akademickie, nieprzygotowane do akceptacji, a nawet chęci zrozumienia idei kontrhistorii. Wywołany kazus Marcina Wolskiego wydaje się w tym kontekście symptomatyczny o tyle, że to znany satyryk, literat i wykształcony historyk. Nie wiem, czy ten oryginalny miks kreuje powagę historii alternatywnych, ale pokazuje chyba zasygnalizowane już zjawisko. Uprawiają je, zwłaszcza fikcję historyczną, ludzie obdarzeni specyficznym rodzajem wrażliwości. Wysublimowanie w niej tej historycznej i tej bezprzymiotnikowej, bliskiej zwykłej fantazji jest niezwykle trudne. Na gruncie literatury, szczególnie wspomnianego gatunku, zachodzi zatem chyba niepożądane zamazanie różnic między jakąkolwiek subdyscypliną historiografii, a zwykłą beletrystyką. Spora w tym rola rynku książki, który potrafi odróżniać miałkość inwestycji w publikacje naukowe od kroci płynących w istocie z mocno tkwiącej w naturze człowieka skłonności do refleksji nad tym, co by było gdyby. Reasumując, nie twierdzę, że moja historia alternatywna powinna wyłącznie prowokować treściami i rozbuchaną asertywnością wniosków przybierać formę syntez spisanych skatologicznym językiem na glinianych tabliczkach, które można dodatkowo w charakterze ozdoby powiesić na ścianie toalety. Przytoczone przykłady były oczywiście niezbyt rozsądnymi ilustracjami problemu, ale ich celem zasadniczym było wskazanie jakichś alternatyw dla ciągle skostniałej nauki historycznej. W szerokim pojmowaniu tych wyborów mieszczą się także historie alternatywne. Ważna jest jednak sekwencja zdarzeń. Pierwej trzeba zadbać o otwartość akademickiej refleksji historycznej na nowe, nowsze, oczywiście nie wedle moich sugestii, formy jej uprawiania, potem zaś przekonywać do kontrhistorii. Naturalną bazą jej rozwoju musi być nowoczesna nauka historyczna. Inaczej historia alternatywna stanie się tylko intrygującą zabawą intelektualną o zawsze dużym potencjale rynkowym, który wepchnie ją nieodwracalnie w ramiona komercji. W chwili obecnej praktykowanie historii alternatywnej powinno, przynajmniej moim zdaniem, przypominać rodzaj święta i uroczystości, które ze względu na swoją wyjątkowość łamią konwencje i wywracają określony porządek. Czynią to jednak po to, aby podkreślać znaczenie codzienności, zastanych wzorców i modeli. Dziękuję.